Dzień dobry moi drodzy, witam Was gorąco i serdecznie 3 lipca w piątek. Mam nadzieję, że wstaliście pełni siły, energii i w dobrym nastroju. Słowo Boże, które chcemy dziś o poranku przeczytać, zapisane jest w psalmie 119, w 73 wersecie. Ręce Twoje uczyniły mnie i ukształtowały. Daj mi rozum, abym się nauczył przykazań Twoich. Pierwsze moje skojarzenie, gdy przeczytałem te słowa, Przeniosło moje myśli do księgi proroka Jeremiasza, któremu Pan Bóg nakazuje, aby udał się do domu garncarza i przypatrzył jego pracy. Pracy rąk, które kształtują różne przedmioty domowego użytku, które są potrzebne do codziennego życia. Garncarz poprzez pracę swoich rąk i poprzez koło obrotowe, na którym przedmioty i glina się obracają, tworzy, nadaje kształt. Ostateczny temu, co chce osiągnąć. I myślę, że w podobny sposób każdego i każdego z nas możemy sobie wyobrazić, ukształtował Pan Bóg. Z najlepszymi zamiarami, według najlepszych intencji, bo mówi na swój obraz i na swoje podobieństwo: Stworzyłem Cię. I wyposażył nas Pan Bóg w rozum, w możliwość rozpoznawania dobra i zła. Uczenia się tego, co jest prawe, a co nieprawe, co jest dla nas właściwe, a co może być dla nas zgubą. I tym rozumem mamy się kierować w podejmowaniu różnych życiowych decyzji. Po to, aby to naczynie, z którym my jesteśmy, świątynia Ducha Świętego, nie zostały zniszczone, nie zostały uszczerbione, nie zostały popsute, bo zostaliśmy cudownie przez naszego stwórcę ukształtowani. Dał nam rozum pan bóg abyśmy nauczyli się jego przykazań te przykazania znamy te przykazania potrafimy wyrecy wyrecytować z pamięci ale czy też je stosujemy w naszym życiu je przestrzegamy czy przypadkiem często nie balansujemy na cienkiej linie i nie nadwyrężamy tego stworzenia ukształtowanego przez dłonie naszego stwórcy zastanówmy się dziś na ten temat Zastanówmy się dziś nad tym o poranku. A w pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale, w dwudziestym trzecim wersecie, czytamy: To jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. To znaczy, przykazania, które zostały nam przekazane. I to najważniejsze przykazanie, abyśmy miłowali Boga z całych naszych sił, z całego naszego serca, z całych naszych myśli i bliźniego swego jak siebie samego. Te przykazania przekazał nam Jezus Chrystus. Mamy je stosować po to, aby droga naszego życia była piękną, dobrą, przepełnioną pozytywną energią i dobrymi myślami. Bo gdy nie ma w nas miłości do drugiego człowieka, gdy nie ma nas Przebaczenia do tych czynów, które ktoś wobec nas może dokonał, w których zawinił wobec nas, to wtedy brak jest miłości, pojawia się nienawiść, pojawia się zło, pojawia się odsuwanie od siebie. Dlatego może dzisiejszy dzień wykorzystajmy na naprawienie wielu relacji w duchu miłości: relacji z naszymi małżonkami, z małżonką, mężem, z naszymi dziećmi, córką, synem. Z naszymi rodzicami, ojcem, matką, czy też z kolegą czy koleżanką z zakładu pracy. Wykorzystajmy po to, aby na nowo zacząć żyć duchem miłości, którego uczy nas Jezus Chrystus, tym przykazaniem miłości, które nam przykazuje. On mówi: miłujcie nie tylko tych, którzy są blisko was, ale również waszych nieprzyjaciół. To przykazanie mamy od Niego. Dlatego dzisiejszego dnia. Spróbujmy i każdego kolejnego również, oczywiście, zastosować się do Niego, a zobaczycie, jak Bóg będzie działał w naszym życiu, jak będzie odmieniał to, co do tej pory wydawało się nam nie do odmienienia. Jego ręce wszystko ukształtowały, Jego wola wszystko stworzyła, i On chce tylko i wyłącznie dla nas czegoś dobrego. Życzę Wam bardzo dobrego dnia, uśmiechu na twarzy i pełni miłości w Waszym sercu. Zostańcie z Bogiem.